Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z takim luźnym dzionkiem. Spędzicie czas razem z nami, bo Przemek też jest w domku. Akurat dzisiaj mam pracę w domu, także bardzo się cieszę, bo spędzimy trochę czasu razem. Jest godzina 14, powiem wam, że od rana montowałam dla was film, który już jest na kanale, z wyjazdu z moją mamą i siostrą. A ja właśnie przed chwilą skończyłam się malować i zrobiłam pranie, także za chwilę będziemy wieszać. Typowy domowy vlog. Później muszę odebrać jeszcze paczki, bo zamówiłam sobie outfit na wesele, na które idziemy w sierpniu i koniecznie pójdziemy sobie jeszcze na trening. Wczoraj też byliśmy, powiem wam, że po tych wszystkich wyjazdach tak się stęskniłam za treningami, że musiałam od razu polecieć, także wczoraj byliśmy, ale dzisiaj obowiązkowo też musimy trening zaliczyć. Powiem wam w ogóle, że coraz bardziej podoba mi się... Dzień dobry. Podoba mi się nasz balkon. Nie jest jeszcze tak dokładnie urządzony, bo jeszcze bym chciała jakieś lampeczki i w ogóle, ale tutaj mamy mój mini ogródek. Tutaj mam miętę i bazylię. No wygląda na razie średnio. Tutaj od dołu to w ogóle nie wiem co się stało, ale Przemek opiekował się nimi ostatnio, także muszę je jakoś odratować na dniach. A tutaj mam, nie wiem co to za kwiatek, ale ładny, kolorowy. Także z taką doniczką tutaj dłuższą i taką super lampę mamy. Lampę, lampkę, taką stojącą. Ona jest chyba z Jiska, nie? Pięknie się świeci, czekajcie, zapalę wam. Nie wiem, czy będzie widać, bo jest światło dzienne. Ale o, ona daje taki właśnie cozy mood. Na razie jest tutaj, ponieważ dzisiaj będziemy właśnie składać taki mebelek ogrodowy. To jest taki stół połączony z tutaj miejscem, widzicie, na doniczki. Tutaj można, to jest właśnie taka jedna wielka doniczka. Tutaj właśnie będę mogła sobie coś zasadzić. Myślę, że przesadzę sobie zioła, które wam pokazywałam przed chwilą. No a tutaj, wiecie, będzie można coś sobie postawić, zjeść czy wypić. Także bardzo fajny mebelek. Myślę, że na nasz mały balkon będzie idealny. A tutaj jeszcze obok właśnie mam taką roślinkę, którą kiedyś dostałam właśnie od mojej szkoły za pokaz, także żyje i ma się dobrze. Myślę, że lepiej rośnie mi na dworzu. Jak miałam ją w środku, to trochę za dużo wilgoci miała w sobie, a teraz właśnie poszła troszkę do góry, także myślę, że tutaj jest jej lepiej. A tutaj mamy jeszcze naszą choinkę, bo nie wiemy, gdzie ją wstawić. Także będziemy wieszać pranie. A ja, proszę państwa, póki Przemek jeszcze montuje, to polecę wam proszek do prania. Naprawdę muszę go wam polecić, bo nawet jak teraz go złapałam, to pachnie. Słuchajcie, my kiedyś nam zabrakło proszku do prania i poszliśmy do Biedry, żeby kupić proszek na szybko po prostu. I wzięliśmy taki pierwszy lepszy, bo tutaj było, że właśnie w różnych temperaturach, a my zazwyczaj bierzemy w dosyć niskich. No i że był duży, bo tam były tylko takie małe, to wzięliśmy właśnie Puroxa. I to nie jest żadna współpraca, kochani, z Puroxem. Po prostu chciałam wam polecić, bo to jest jedyny proszek, który zostawia zapach na ubraniach po ich wyschnięciu. Naprawdę jeszcze nie miałam takiego proszku, który by tak długo pachniał jak ten. Zapach nie jest jakiś oszałamiający, bo to jest takie typowe pranie. On jest nawet taki bardzo mocny, jak ja sobie to tak wącham, to jest aż nieprzyjemny. Ale jak się wypierze rzeczy, to naprawdę bardzo długo one pachną taką świeżością, takim właśnie świeżym praniem. Także polecam wam proszek do prania. Jak już taki domowy vlog robię, to musi być polecanko. Przemysł tutaj kończy ten stoliczek. Jeszcze trochę sobie w domku posiedzimy, bo chcieliśmy wybrać jakieś miejsce, do którego pojedziemy sobie, bo chcieliśmy gdzieś sobie jechać w Polskę do jakiegoś fajnego hotelu, także przysiądziemy dzisiaj do tego. Dzisiaj jeszcze Przemo leci na imprezę z chłopakami,
Także ja zostaję sobie w domku, jeszcze sobie odpocznę, jeszcze do końca się wypakuję, bo jeszcze się nie zdążyłam do końca wypakować, także chwila takiego czasu dla mnie też się mi przyda. Ja kocham być w domu. Powiem wam, że jak jestem na wyjeździe, to kiedyś, jak byłam dużo młodsza, to sobie myślałam, Boże, ja nie chcę do domu, wiecie, wracać z, na przykład z jakiegoś hotelu czy coś, a teraz już mam takie coś... Ale bym się położyła w swoim łóżku, albo nie wiem, zrobiłam sobie takie śniadanie, takie jakie ja chcę. Wiecie, już taka trochę ale dorosłość. Tak jest, no, no, z wiekiem. No, i teraz mam tak właśnie ostatnio. Większa w domu jest jednak niezależność. No. O to chodzi, że na wyjeździe jesteś zależna od tego właśnie, co ci podadzą, że masz do wyboru, faktycznie masz duży wybór, ale jednak od tego jesteś zależna. No i jedziesz też z innymi ludźmi. Też się musisz gdzieś tam dopasować, nie? To też prawda. Pod jakimś względem. A tutaj to wolność domku w swoim domku. Skończone? Yeah! Skończony stoliczek. Ja tu widzę jakieś kolorowe kwiaty. Ja bym tu posadził pomidora. Przed chwilą właśnie, kochani, byłam w sklepie i kupiłam malinki. I tutaj mam jeszcze w torebce boróweczki. I będziemy robić sobie dzisiaj koktajl, ponieważ nie mamy jakoś ochoty na taki zwykły obiad, więc sobie zrobimy shake'a. A, że mamy dwa opakowania z Primabiotic, takiego, to jest taki shake proteinowy, ale to jest taki bardziej zamiennik posiłku i właśnie z nim sobie zrobimy shake'a. A, że mamy takie banany, które już wołają o zjedzenie, no to właśnie je zużyjemy. I zrobimy sobie właśnie na obiad takiego pożywnego shake'a. On jest o smaku maliny, więc mam nadzieję, że jakoś to się fajnie połączy. Najpierw musimy umyć w ogóle te owocki. Daję po prostu do tego wody i na razie to zamieszam. Jedziemy właśnie odebrać moje paczki z outfitem na wesele. Na razie wam go nie pokażę, bo jeszcze trochę do tego wesela, więc nie jestem pewna, czy na pewno to założę, czy zwrócę. Ale powiem wam już, że bardzo mi się podoba ten outfit, który wybrałam. Jak byłam właśnie z mamą i siostrą w górach, to właśnie razem w sumie, wspólnie wybrałyśmy dla mnie sukienkę i buty, także zobaczymy, czy naprawdę będzie mi pasować ta suknia. Jestem mega ciekawa. Okej, mam ze sobą wszystkie paczki, sukieneczka i buciki mam też ze sobą, także będzie dzisiaj przymierzanko. A ty mi powiedz, czy chcesz widzieć jakby outfit przed, czy dopiero przed weselem? Jak ty wolisz. Bo zazwyczaj właśnie tak robiłam, że nie pokazywałam Szymkowi nigdy moich outfitów i dopiero przed właśnie jakimś wydarzeniem. Ale teraz właśnie nie wiem. To możemy tak utrzymać. Myślisz? Jak tak było, no. Tak? Dobra. Ale sama jestem ciekawa, powiem wam. Buty to w ogóle bardzo jestem z nich zadowolona. Zawsze chciałam takie mieć, także fajnie, że przy okazji sobie takie sprawiłam. No i sukieneczka też jest, także będzie przymierzanko dzisiaj. A my lecimy właśnie na treningos. Yeah. Left uncovered, I'm thinking about four leaf clovers. I've got composure, silver cord. When you hold me, turn me over, I never expect to forget about it. Watch as the breeze burns golden smoke there.
Kochani, już następnego dnia przychodzę z takim małym update'em, ponieważ zrobiłam sobie przymiarki tego outfitu, który zamówiłam i mogę Wam pokazać sukienkę z tego względu, że nie pasuje mi niestety i będę ją zwracała, więc pokażę Wam, jaką sukienkę sobie zamówiłam jako pierwszą. I była to taka sukieneczka w kwiaty. Ona jest dosyć krótka i właśnie to był też powód, przez co właśnie chcę zwrócić tą sukienkę, ponieważ strasznie mi się podciągała. Materiał jest rozciągliwy, ale taki troszkę nieprzyjemny i bardzo gruby jak na taką sukienkę na wesele. Naprawdę jest taki solidny, także na pewno bym się w niej mega spociła na tym weselu. Nie pasują mi jeszcze tutaj takie pufki. Już nie będę przymierzała tej sukni, bo wyglądam w niej jak w zbroi. Tutaj ma takie pufki na ramionach, a ja mam tak, że ja mam ramiona dużo większe niż moje biodra, więc taki fason sukienki niestety mi nie pasuje. Także będę szukała czegoś innego. No szkoda, bo myślałam, że już będę miała z głowy. Powiem Wam, że buty super pasują i naprawdę to są moje wymarzone buty i zawsze chciałam takie mieć, także bardzo się cieszę, że mi pasują. No będę musiała czegoś innego poszukać, troszkę mam mało czasu, także muszę się pospieszyć. Prawdopodobnie dzisiaj ją odeślę i dzisiaj zamówię sobie nową, żeby po prostu się nie bać, że mi nie dojdzie do tego wesela. Pokażę Wam jeszcze tą sukieneczkę tak w całości. Tutaj ma jeszcze taki, to było akurat fajne, że miała tutaj taką falbankę, ale no z tyłu zupełnie nic nie ma. No decha. Ja właśnie w niej wyglądam jak decha. Fajne jest to też, że ma taki przekładany dekolt i to właśnie fajnie tutaj mi ten dekolt zaznaczało i to naprawdę wyglądało super, ale no niestety 3/4 rękaw i takie pufki na ramionach dla mnie jest zabójstwo. Ale bardzo się cieszę z zakupu butów, jeszcze Wam ich nie pokażę, w następnym vlogu je zobaczycie, myślę, że zobaczycie już mój cały outfit, także ja teraz szybko lecę ją zwrócić i będę dzisiaj patrzyła z moją mamą, ponieważ dzisiaj jadę do mojej mamy, jakąś nową sukienkę na wesele, a ja przy okazji chciałabym się z Wami pożegnać, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu.